Inspiracją do napisania scenariusza były jakby autentyczne wydarzenia, to tak zwana seksafera w Ratuszu Olsztyńskim, z tym, że ja przeczytałem reportaż napisany przez Lidię Ostałowską, To się stało mojej żonie, i to było potraktowane, ta afera właściwie, przez pryzmat męża, czyli bohaterem tego reportażu był mąż. I zaciekawiło mnie w tym jakby podejście, czyli pokazanie problemu od strony kogoś bliskiego ofierze. Chciałem też coś opowiedzieć o jakiejś takiej współczesnej kondycji mężczyzny, tak? Znaczy ten mężczyzna właściwie, jeżeli mam tak moralizować, w dzisiejszym świecie nie ma jakby takiej określonej swojej roli. Każdy coś od niego chce, ma spełniać najróżniejsze funkcje, zarówno funkcje te, które spełniał w przeszłości, czyli być jakby takim bycia głową rodziny, zarabiania pieniędzy, bycia odpowiedzialny i tak dalej, ale również ma być empatyczny, kochający, czuły, odpowiedzialny, ma do spełnienia bardzo wiele ról. I myślę, że ci mężczyźni, którzy są pokazani w moim filmie, tych ról nie są w stanie po prostu wszystkich spełnić, ale tylko i wyłącznie dlatego, że nie są tak naprawdę pewni siebie. Bo tak naprawdę mężczyzna nie musi spełniać wszystkich ról, tak, żeby być mężczyzną. Ta seksafera i ten cały domniemany gwałt i tak dalej, to był po prostu tylko i wyłącznie jakby taki punkt zapalny do pisania scenariusza. To film oczywiście nie jest publicystyczny i film nie opowiada jakby warstwy ani społecznej, ani warstwy politycznej tej afery. Natomiast to był punkt wyjścia do opowiedzenia o ludziach, którzy muszą zweryfikować swój związek, tak? Czyli zweryfikować swoje uczucia wzajemne i właściwie tyle, tak? To był taki był background jakby powstawania tej historii. Czy ja w ogóle to wiesz, myślę, że tak naprawdę dramat psychologiczny sensu stricto, taki tyle bergmanowski, tak, czy coś takiego, to już ten gatunek wymarł. Nie ma takiego gatunku. Ja natomiast oczywiście opowiadam sytuacje psychologiczne między ludźmi, jakieś bardzo emocjonalne, ale stosując pewne takie, nazwijmy to, chwyciki gatunkowe, tak? Stosując jakieś pewne bardzo mocne chwyty gatunkowe, które oczywiście ja je tam ukrywam w tym swoim filmie, tak? Czyli na przykład jakiś taki thrillerik, lekko thriller, tak w pewnym momencie, nie wiadomo, czy główny bohater zaciuka tego gwałciciela żony, czy nie. I ja myślę, że po prostu jakby sposób opowiadania historii bardzo poszedł do przodu i film psychologiczny taki, no on się po prostu wyczerpał, wiesz, ja myślę, że po prostu już nie ma tak. Haneke też jak opowiada, to stosuje pewne formuły kina gatunkowego, tak? Film ukryty zaczyna się zupełnie jak thriller jakiś straszny, tak? A on oczywiście wykorzystuje świetnie te gatunki do opowiedzenia czegoś ludziom ważnego, tak? Ja też staram się ludziom coś przekazać poprzez użycie pewnych takich chwytów gatunkowych, nie? I mam dużo takiego feedbacku, który mówi, że jest film jest ciekawy, jest interesujący i poruszający. Jestem bardzo zadowolony, ponieważ dosyć ciekawe mam, znaczy nie dosyć, bardzo ciekawe mam spotkania z publicznością i bardzo ciekawe jest podejście widzów do tego filmu. Ja się bardzo cieszę, że w ogóle ludzie, teraz wyszedłem z ostatniej projekcji i ludzie siedzą na schodach, to znaczy, że chcą ten film oglądać, to jest bardzo dobre.